Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym podejściu do życia. Dzisiaj będzie o zdrowiu psychicznym, a moją gościnią jest dr Mira Marcinów, doktor psychologii, autorka książki Bez matek oraz Historii polskiego szaleństwa. Mira pisze dla miesięcznika Znak i mogę Wam tutaj zdradzić, że w najbliższym czasie różni autorzy Znaku będą pojawiali się w podcaście, także jestem bardzo podekscytowana. Mira pracuje w Państwowej Akademii Nauk, zajmuje się też historią psychiatrii i psychiatrią zwierząt. My porozmawiamy na przeróżne tematy, ale zaczniemy od jesiennej melancholii i od tego, dlaczego czasem warto pozwolić sobie na smutek, ale też zapytam Mirę o to, kiedy przewlekły spadek samopoczucia może nam sygnalizować zaburzenia o charakterze depresyjnym. Poruszymy też kwestię tego, że takie hasła jak depresja czy choroba psychiczna mogą być w dzisiejszych czasach nadużywane, to z jednej strony. Natomiast z drugiej strony dowiemy się, jaki jest poziom świadomości polskiego społeczeństwa, jeśli chodzi w ogóle o zdrowie psychiczne i jakiego rodzaju stereotypy są związane z chorobami psychicznymi w naszym kraju. I też ciekawostka, postaram się dopytać, z jakimi schorzeniami najczęściej zmagają się Polacy. Także jest to moim zdaniem niesamowicie ciekawa rozmowa, dla mnie również bardzo edukacyjna. Mira ma ogromną wiedzę i to był dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, żeby móc tę rozmowę przeprowadzić. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Mirą Marcinów. Cześć Mira. Cześć. Bardzo cię miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Mam do Ciebie bardzo dużo pytań, ale chciałabym zacząć od tego, że zbliża się jesień i chyba jak to nagrywamy, to mamy ostatni dzień lata, ale kiedy ten podcast będzie już live, to mamy jesień. No i jesień kojarzy nam się tak mocno, teraz będą różne słowa klucz, nostalgicznie, ale jest takie zjawisko, które nazywamy potocznie taką jesienną melancholią. I dlatego chciałabym zapytać Ciebie, skąd ona się bierze, dlaczego mamy taką melancholię właśnie sezonową? I czy w ogóle jest melancholia? Czy da się ją zdefiniować, że nagle nam się robi tak jakby troszeczkę bardziej smutno? No dzisiaj mamy równonoc i teraz od tej pory będzie to zrównanie, czyli tego, co ciemne, co mroczne, co melancholijne, z tym, co, mówiąc tak metaforycznie, z tym, co optymistyczne, dzienne i świetne, i zmierzamy w tą stronę jakby mroku. To znaczy konkretnie, jeżeli chodzi o kwestie związane, już przechodząc na taki bardziej naukowy język, ale wciąż mam nadzieję, no bardzo jakby oczywisty i zrozumiały, to będziemy mieli coraz mniej światła, a światła potrzebujemy do tego, żeby funkcjonować na pełnych obrotach. Tak? To są konkretne też kwestie neurohormonalne, to jest kwestia witaminy D i tego, jak funkcjonujemy. I to jest jedna sprawa dotycząca tego, że właściwie teraz będziemy się mierzyć z tym, no właśnie ja bym nie używała tutaj określenia i Ty też słusznie no nie używasz depresja, tylko na przykład melancholia, nostalgia, i to jest coś, co może być bardzo no bardzo takim lubianym stanem. Takim stanem to są te jesieniary, tak? Teraz wyjdą jesieniary. I taka kwestia związana z jednak przenikliwością życia, z takim doznaniem, że ja właściwie teraz oddam się jakiejś refleksyjności, pomyślę o tym, na co nie było czasu, gdy to słońce i lato. No ale oczywiście mówimy o takim stanie wtedy zdrowia, wciąż zdrowia psychicznego, tylko jakiś taki innego temperamentu, który innej jakiejś wrażliwości, która pojawia się wraz z jesienią. Ja uwielbiam jesień i tutaj bym też ją próbowała tak pokazać, że jest stygmatyzowana jesień jako ta pora, w której najtrudniej jest osobom cierpiącym psychicznie, na przykład na depresję, co nie jest zgodne ze stanem wiedzy psychologicznej. Najtrudniej jest w marcu. Najtrudniej jest wiosną. Wiosną jest najtrudniej, bo też jeżeli popatrzymy na to, jaka jest, nie wiem, liczba samobójstw, no to właśnie wiosną to jest też bardzo związane z tym, co nas tworzy, czyli z kwestią właśnie też neurohormonalną, że spada po prostu poziom serotoniny, jest najniższy wiosną.
I wbrew pozorom najtrudniej jest wtedy. I jak mamy w bliskim otoczeniu osobę chorującą na depresję, czy ze skłonnościami depresyjnymi, czy taka, która już przeżyła jakiś epizod depresyjny, to najbardziej taką czułość i bliskość powinniśmy gdzieś wyczulić się na to cierpienie właśnie wiosną. A jesienią jakby tutaj no, nie da się zaprzeczyć, że ten poziom jakby światła jest bardzo dla nas istotny, ale aż takie zmiany hormonalne tu nie zachodzą. Bardziej powinniśmy zadbać o jakby naświetlenie nasze. Jakby mówię się śmiejąc, ale to jest konkretna sprawa, o którą naprawdę możemy zadbać, jakby nie przyjmując się już na zaś, o nie, teraz przyjdzie dom te ciemne czas dni, mroku. Czas mroku i jakby no jest nostalgia jakby za tym, że mamy ten dostęp teraz do słońca, on będzie tak się zmniejszał i będziemy za tym tęsknić. Ale też w tym oczywiście można się tak rozbudzić w tym myślą o tym, że będziemy tak wspominać, to rozmarzyć, o właśnie to jest to słowo. I też pomyśleć o takiej no, dobrej melancholii, takiej, która jest takim doznaniem obecności, bycia tu i teraz, które jest właśnie jakoś tam natchnione wręcz. Więc bez takiej nadmiernej romantyzacji, idealizacji tej jesieni, chociaż jak mówię, przyznaję się, że to jest moja ulubiona pora roku, ale też z takim spokojem, że to wcale nie musi oznaczać, że my teraz się jakoś pogrążymy w rzeczywistym, jakimś takim zmedykalizowanym cierpieniu psychicznym, jakim jest depresja kliniczna. Ale bardzo tak subtelnie to ujęłaś i bardzo mi się podoba to, jak odwróciłaś tą melancholię, ten smutek, właśnie podkreślając, że są osoby, które to lubią, mm-hmm. bo to uczucie wcale nie musi być dla nas przykre, tylko to, mm-hmm. to rozmarzenie wręcz właśnie zaczyna być, tak jak powiedziałyśmy, takie romantyczne i przyjemne i takie przytulne. Mm-hmm. I ja kocham na przykład lato, mm-hmm. ale też już w pewnym momencie czuję się nasycona i jestem gotowa na ten chłód, właśnie na ten mm-hmm. kocyk i mm-hmm. nawet na taki gorszy nastrój, ale no właśnie, to nazewnictwo jest często taką mm-hmm. pułapką, mam wrażenie. Natomiast powiedziałaś, że depresja jest słowem, którego może nie warto używać. Czy z Twojego doświadczenia, też z Twojej obserwacji my nadmiernie korzystamy właśnie z takiej terminologii, że mylimy na przykład smutek z depresją? Czy to nie jest trochę wręcz obraźliwe dla tej choroby? Mm-hmm. O ile można obrazić chorobę? Mm-hmm. Znaczy dla osób z taką diagnozą, tak? No jak najbardziej. Wydaje mi się, że trzeba uważać, to znaczy być ostrożnym. Ja zwykle jednak widzę takie miejsca jakby niebezpieczne w naszym języku. To znaczy, że z jednej strony mamy naprawdę coraz więcej osób cierpiących na depresję kliniczną, czyli mówimy o poważnym zaburzeniu psychicznym. I w tym sensie często obawiając się, żeby nie przeoczyć takiego cierpienia, które wymaga jakiejś interwencji terapeutycznej, czasem psychofarmakologicznej, bardziej prędzej popełnimy taki, chcemy, mówię my też specjaliści od zdrowia psychicznego, że mniejszym niebezpieczeństwem wydaje się popełnienie takiego błędu, że osobę, która tak naprawdę tej depresji klinicznej nie ma, zdiagnozujemy, mhm. że ma i ruszymy z pomocą, niż przeoczenie rzeczywistego cierpienia psychicznego, który może doprowadzić na przykład do śmierci samobójczej. Więc z perspektywy jakby specjalistów od zdrowia psychicznego to jest łatwiej popełnić ten błąd, że się widzi wszędzie depresję. Natomiast ja bym dała taki obszar w tym wszystkim, mając tą świadomość, że często jednak bagatelizujemy i może nie też bagatelizujemy chorobę psychiczną i jednak wciąż w Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach jest taki problem, że zaburzenia psychiczne są tak stygmatyzujące, jakby taka diagnoza, że bardziej idziemy w tą stronę właśnie, żeby udawać, że tego nie ma, że wcale nikt z mojej rodziny nigdy nie cierpiał na depresję i tego problemu nie ma, bo o czym, czego jakby nie widzimy, no to dla nas nie istnieje, tak? Że wypieramy to, co ale jest. Ale wypieramy? Wstydzimy się? No nie dość, że wstydzimy się, to jest jakimś często kwestią związaną z problemem
jakimś całego systemu, czyli rodziny, mówimy o systemie właśnie, czyli że gdzieś tam się pojawia taki problem. No, wydaje mi się, że depresja wciąż jest, właśnie nazwałam tą różnicę, podałam tą różnicę, ale wciąż bywa w pewnych środowiskach stygmatyzująca, że ktoś sobie, nie zdając sprawy też z tego, jak wygląda ta wiedza psychologiczna na ten temat, wyobraża, że to jest osoba, która jakoś sobie nie poradziła albo jest słabsza, jest to wiązane na przykład tak, z takimi określeniami. No, ale też jest druga strona medalu, to znaczy taka, że też nie z kolei może się też okazać, że wszystko chcemy zagarnąć tak w stronę medyczną, że nie ma takiego miejsca na normalny ludzki smutek, na taką należący do kondycji ludzkiej, tylko od razu mówimy, no tutaj trzeba przyłożyć jakimiś antydepresantami. I wtedy też ten świat nam się kurczy, bo robi się taki pełny ludzi bardzo zadowolonych, szczęśliwych i każde odstępstwo od tego jest już wkładane w taki język psychiatrii, medycyny, więc ja tam też w tym, o czym piszę, zwykle staram się pokazać też taką niepatologiczną stronę danych stanów. Niepatologiczną mówię przez to należącą po prostu do ludzkiego losu, że na pewno każdy kiedyś przeżyje, doświadczy takiego zdarzenia, które spowoduje, że będzie no, niezwykle cierpiał. I wcale to nie oznacza, że to jest kwestia, którą trzeba szybko jakoś od siebie odsunąć. I w tym sensie powiększałabym też taką przestrzeń na ten, właśnie ja mówię, na taki normalny ludzki smutek. Jednocześnie z tym zastrzeżeniem, że naprawdę są ludzie, którzy potrzebują fachowej pomocy. Wydaje mi się, że granica między smutkiem a potencjalną już chorobą może być bardzo cienka. Ja bym się obawiała, że trudno jest nam zweryfikować, czy to jest okej, że jest mi cały czas smutno, czy to, że na przykład nie mam do niczego motywacji, powinno mnie zmartwić na tyle, żeby poszukać pomocy. Jakby jak poruszać się po tej przestrzeni tak, żeby rzeczywiście nie zaniedbać, ale też od razu się nie szufladkować jako osoba z zaburzeniem. Czyli to też nie jest szufladka. Osoba z zaburzeniem nastroju to też jest po prostu... Każdy ma inaczej. Inny stan i inaczej w tym wszystkim funkcjonuje. Myślę, że masz rację, że jakby problemem jest to, że to jest tak cienka granica pomiędzy tym smutkiem, który gdzieś tam jest naszym doświadczeniem, a takim, który no już jest chorobą, jest zaburzeniem psychicznym, że częściej chyba... Teraz też mając taką samą świadomość i jakby poruszając kwestię zdrowia psychicznego, szybciej zapala nam się to czerwone światło, że to jest może już ten moment. I dobrze, że tak jest. Z tym, że jest, myślę, wiele różnych innych też sposobów, żeby zwiększać tą swoją samoświadomość, żeby obserwować siebie. Kiedy wiem, że zawsze jak przyjdą pierwsze pochmurne dni, to wskakuję pod koc i biorę, nie wiem, taki kubas gorącej herbaty i biorę książkę, ale raczej nie myślę o tym, żeby iść na imprezę, tylko gdzieś idę w tę stronę, że rozmyślam, nie wiem, wydarzenia, romanse z całego lata, to może wiem, że to nie będzie najbardziej pozytywny czas, ale nie taki, który doprowadzi do stanu, który no, można też się przyjrzeć, jakie objawy są depresji, że jeżeli mamy długotrwający smutek, apatię, brak energii, jakiś brak apetytu albo nadmierny apetyt, problemy ze snem, to może ta właśnie taka forma, w moim przypadku apatii, która by na przykład powodowała, że przez tydzień nie wychodzę, to już znając swoją historię jakby funkcjonowania, dla kogoś to będzie zupełnie normalne, że tak miewam i później po tygodniu wstaję i jest mi dobrze, bo regeneruję się, bo też, a dla kogoś innego to już jest sygnał, że nie, no ja powinienem zgłosić się do specjalisty. No i tutaj to też czasem jest niemożliwe do rozstrzygnięcia samemu, dlatego no, bardzo ważna jest sieć, nie wiem, bliskich, znajomych, jakby nie każdy ma to szczęście, żeby mieć osoby, które potrafią też powiedzieć, że może słuchaj, to nie jest to
ta adaptacyjna depresja, bo czasem tak z perspektywy psychologii ewolucyjnej mówimy o tym, że czasem potrzebujemy ten obniżony nastrój, że on jest po coś, żeby też zwolnić, żeby jakoś przyjrzeć się sobie, żeby też, no, że nie zawsze da się tak na pełnych obrotach. I też z perspektywy tej właśnie psychologii ewolucyjnej mówi się o tym, że z jakiegoś powodu jednak ta depresyjność przetrwała, tak? I bywają osobniki, jakby ludzie cierpiący na depresję, ale że było to chwilami adaptacyjne, że na przykład podczas suszy te osoby, które nie miały tego rysu depresyjnego i tak wyruszały jakby na łowy, wychodzili, próbowali znaleźć jakieś pożywienie, no i tam naprawdę nic nie było i tutaj nie przetrwali, a ci, którzy jednak potrafili się wycofać, nie wiem, tak mówiąc metaforycznie, ale też nie do końca do swojej jaskini i jakby przetrzymali ten czas, czyli nie tej energii nie wydatkowali, no to mogli przekazać swoje geny dalej. Dlatego czasem się tak uzasadnia, dlaczego depresyjne kobiety są atrakcyjne, na przykład z perspektywy ewolucyjnej. Czyli takie melancholijne, takie nieco smutne. I to jest oczywiście jakieś wielkie uproszczenie, tak? Ale jakby bardzo serio traktując ten temat, bo on jest bardzo poważny, no trzeba jakby to, o czym mówisz, jakby rozpoznawać i zauważać, że to jest ta cienka granica i fajnie, że właśnie ten temat poruszamy, bo dzięki temu ta samoświadomość się zwiększa. Powiedziałaś, że mimo wszystko jednak na skalę kraju, szczególnie właśnie przykładowo w mniejszych miastach, ta świadomość jest stosunkowo niższa, że różnego rodzaju zaburzenia psychiczne mogą być traktowane jako coś wstydliwego albo coś, do czego nie warto się w ogóle przyznawać. Czy nie jest trochę tak właśnie z depresją w rozumieniu naszym, że ja się często spotkałam z taką reakcją, że ktoś tam ma depresję, ale przecież on nie ma powodu. Aha. I może warto odpowiedzieć sobie na takie pytanie, albo raczej postawić taką tezę, że nie trzeba mieć powodu, żeby mieć depresję. No jak najbardziej. To kiedyś stosował się też taki podział na tak zwaną depresję egzogenną i endogenną, czyli ta egzogenna byłaby wynikiem jakichś doświadczeń zewnętrznych, a endogenna byłaby no bardzo właśnie wewnętrzna. Jakby nie wiadomo skąd, jakby ktoś nie wiadomo skąd, a dzisiaj wiemy coraz więcej, że wiadomo, że jest to związane też z tym, w jaki sposób działa nasz mózg, w jaki sposób gospodarka neurohormonalna nam działa, że są te takie biologiczne podstawy takich, a nie innych nastrojów. I oczywiście to jest takie, myślę, bardzo raniące dla osób cierpiących na depresję założenie, że to musi z czegoś wynikać, tak? Jeżeli ktoś nie doznał niczego, nie wiem, dramatycznego, to powinien po prostu być cały w skowronkach. No a tak nie jest. I właściwie szukanie też takich przyczyn w zdarzeniach zewnętrznych no jest dość takim, bym powiedziała, potocznym wyobrażeniem na temat tego, jak wygląda depresja. Ja zresztą zrobiłam kilka lat temu takie badania, przeprowadziłam wywiady z osobami niezwiązanymi ze służbą zdrowia, z psychologią na temat potocznych wyobrażeń, to się nazywało jakoś tak, potoczne konceptualizacje dotyczące cierpienia psychicznego, jak ludzie sobie z różnych przestrzeni wyobrażają, czym jest choroba psychiczna i zwykle jednak każdy miał jakieś doświadczenie kogoś bliskiego, często w rodzinie, chorującego psychicznie. To jest naprawdę problem dotykający bardzo duże liczby osób w Polsce i ogólnie też szerzej, ale ja badałam ten temat w Polsce, a moja koleżanka, która jest profesorką socjologii, z kolei robiła analogiczne badania w Portugalii i porównywałyśmy, jakie tu są różne wyobrażenia na ten temat i wyszło, że tu i tu z podobieństw ludzie sobie wyobrażają to w ten sposób, że są silni ludzie, są chorzy ludzie, chorzy psychicznie i są ci pomiędzy, słabi. To tak było właśnie nazywane. Czyli tacy, którzy przy okazji jakichś negatywnych wydarzeń mogą wejść do tej grupy chorych, ale jak nic im się nie przytrafi, to są
tacy pomiędzy właśnie, to jakoś funkcjonują. I to oczywiście też no jest, powiedziałabym, bardzo raniące, ale też nie pozwalające mierzyć się z problemem, bo często tam się pojawiały też takie kwestie związane z tym, że to są ci leniwi, tym, którym się nie chce, albo właśnie jakoś słabi. Czyli wszystko jest sprowadzane do jakiegoś takiego problemu jednak z tą osobą, a nie z tym, że właściwie tak jak różnego rodzaju inne kwestie no, medyczne, są też kwestie zdrowia psychicznego, które rzeczywiście nam się jakby przytrafiają, tak? No i tutaj też ciekawe były różnice, bo w Polsce pojawiła się kwestia uzależnienia od alkoholu. Mhm. Ludzie tak nie sądzili, że to może być jakieś zaburzenie psychiczne. No bo po prostu ktoś pije, jest bardzo, tak, bardzo no to jest pijak i sam tego chciał, tak? Jakby to... Oczywiście tu to jest bardzo ciekawy i taki płynny temat, no bo rzeczywiście to jest kwestia związana z tym, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju używki, że na ile jest to kwestia jakiegoś przyzwolenia na te stany, ale że to jest też w którymś momencie, że jak to się dzieje, że przechodzimy już na taką stronę, gdzie nie ma kontroli nad naszym zachowaniem, tak? I kiedy mówimy o właśnie już patologicznym nadużywaniu jakichś substancji psychoaktywnych i o tym uzależnieniu nie tylko psychologicznym, ale też fizycznym. Natomiast w Portugalii jakby ten problem nie istniał, były kwestie związane z kolei z demencją i że o tym ludzie mówili, o coś co w Polsce, jakby co, czy to jest jakaś kwestia zaburzenia albo jakiejś choroby neurologicznej, co to jest demencja, jakby nie mamy tak starego jakby społeczeństwa, żeby myśleć właściwie już o tych problemach, więc bardzo ciekawe dla mnie były te takie wywiady pogłębione, gdzie ludzie mogli odkryć i opowiedzieć, co oni sądzą o tych osobach cierpiących psychicznie. A jak byś oceniła stan psychiczny Polaków? Co jest ogromnym pytaniem. No tak, ogromnym i bym musiała jakie mamy tendencje narodowe? O, może tak. Do odpowiedzi na to pytanie, patrząc na jakieś dane. Na pewno teraz po lockdownie, a w trakcie pandemii jest bardzo dużo nowych zachorowań. Najczęściej są to zaburzenia nastroju. Osoby, które wcześniej chorowały psychicznie, często jeżeli chodzi o zaburzenia nastroju, czyli przede wszystkim o depresję, bardzo dobrze sobie radziły w trakcie lockdownu na początku. Natomiast osoby, które nigdy nie miały tego typu problemów, rzeczywiście teraz ten problem się pojawił. Więc mamy też na tle europejskim, ja częściej to badałam w odniesieniu do młodych ludzi, to mamy olbrzymią liczbę młodych ludzi chorujących na depresję. Naprawdę. Takich młodych chyba, nawet nastolatków. Nastolatków, nie? Tak. To były takie raporty dotyczące właśnie nastolatków. I właściwie tutaj obok depresji to są też zaburzenia lękowe. Różnego rodzaju, nie tylko fobia, ale przede wszystkim takie uogólnione zaburzenia lękowe z atakami paniki. Też takie fobie społeczne. Więc rzeczywiście to są też kwestie, które uniemożliwiają w takim okresie bardzo istotnym, dla takim formacyjnym. Co dalej często, nie wiem, przypominam sobie też sytuację, że sama, ja już nie praktykuję, ale praktykując i mając swój gabinet, to myślałam o tym, że na przykład miałam taką pacjentkę w wieku maturalnym i tutaj z zaburzeniami lękowymi i nastroju dawno temu, ale pamiętam, że tutaj to były takie kwestie bardzo... No bardzo na tu i teraz, bo miała przystąpić do matury. Trzeba było coś z tym po prostu zrobić, a nie tak nie w ten sposób pomyśleć, że teraz głęboko będziemy pracować nad problemem, tylko czasem rzeczywiście trzeba bardzo szybko działać. Ale jak pytasz o te tendencje narodowe, to mamy takie autostereotypy Polaków też, że to raczej są takie smutasy, że jesteśmy raczej smutni. Właśnie tak jak Portugalczycy mają swoje saudade, czyli też jakąś taką formę zbiorowej melancholii, to że my też tak mamy. No ale my mamy też problem z uzależnieniami. To o tym trzeba powiedzieć głośno. Tak, i podkreślić, że uzależnienia są formą zaburzeń psychicznych. Tak. Dokładnie, bo wydaje mi się, że wciąż to tak trochę funkcjonuje bardziej socjologicznie, jako jakaś forma taka problemu społecznego, a nie problemu psychicznego.
No ale teraz właśnie myśląc jeszcze o czymś takim bardzo, może właśnie mniej polskim, ale bardzo pandemicznym, to nie wiem, czy słyszałaś kiedyś tylko w kwestiach, w Japonii mówiło się o czymś takim jak hikikomori. Hikikomori to jest taki rodzaj zaburzenia właśnie bardziej myślano społecznego, wycofanie społeczne, to są, które zaobserwowano wyłącznie u najczęściej 20-latków japońskich, żyjących bardziej tak w internecie. Mhm. Są osoby, jakby zjawisko hikikomori to jest takie zamknięcie się w swoich czterech ścianach, w przestrzeni takiej domowej, kontakt z rzeczywistością tylko poprzez internet, no i trwające przynajmniej pół roku. No i teraz bardzo wielu z nas zostało zamkniętych, izolowanych i takie zjawisko, które wcześniej tylko obserwowano w Japonii, no zostaliśmy zmuszeni jakby do tego, żeby też wejść w to hikikomori, które jest bardzo związane też z depresją, jakby z zaburzeniami nastroju, z obniżeniem nastroju. No ale część z nas po tym lockdownie zaczęła bardzo wychodzić, bardzo tak nachalnie wręcz, gdzieś jakby trzeba się najeść na zaś, jakby doświadczyć jak najwięcej, bo nie wiadomo, kiedy znowu nas zamkną, ale część nie wyszła z tego i to jest takim problemem teraz bardzo aktualnym, jakby nie wychodzi. Część osób tak dobrze się poczuła z takim tylko kontaktem przez internet, że to zjawisko obecnie obserwujemy, no szczególnie właśnie wśród młodych ludzi. Ale czy to sprawia, że te osoby czują się lepiej? Bo skoro z wyboru nie wychodzą, poczuły się komfortowo, tak, ale pytanie, czy to komfortowo oznacza lepsze samopoczucie? Czy to jest trochę... No masz rację, niestety... to jest jakby kwestia też tego, że odczuwamy jakiś silny lęk i teraz jakoś sobie to kompensujemy tym, że na przykład zadbamy jakąś o siebie w swoich czterech ścianach i jakby tego lęku jest mniej, jakby łagodzimy sobie to, jakoś sobie z tym radzimy. Można powiedzieć, no radzimy sobie dość dobrze, póki nie musimy rzeczywiście wychodzić, ale w dalszej perspektywie, może nawet bardziej społecznej, wydaje się to bardzo zagrażającym zjawiskiem. Czyli takim, że będziemy mieli do czynienia, że rzeczywiście nie będzie tych więzi społecznych. Brak bliskości, nawet tak, też fizycznej, takiej fizycznej, nie? Przede wszystkim, bo jakby ja wierzę, że no można utrzymywać kontakty bez bliskości fizycznej, ale że do funkcjonowania, no do zdrowia, pełnego zdrowia psychicznego potrzebujemy też ciała po prostu, bliskości drugiego człowieka, różnej, a teraz ją mamy w takim zachwianiu, więc to jest też coś takiego, co jest bardzo aktualnym problemem. Ja pamiętam, jak byłam trochę młodsza i oglądałam amerykańskie filmy, to bardzo często bohaterowie chodzili do terapeuty i w tych czasach, kiedy powiedzmy, nie wiem, miałam 10 lat, jak zaczęłam to dostrzegać, widziałam, że też w moim otoczeniu i też ja sama trochę się z tego śmiałam. W zasadzie, tam każdy ma swojego terapeuta. Jakby świadomość w zakresie zdrowia psychicznego wydaje mi się, że była w Polsce naprawdę na super niskim, super, super niskim poziomie. Więc to było dla mnie komiczne, że coś takiego się zdarza. Teraz ja osobiście widzę, przynajmniej w moim otoczeniu, rzeczywiście mówi się o tym więcej. Sama o tym więcej mówię, sama się dokształcam i mamy więcej przestrzeni na to, żeby zaakceptować, że ktoś może mieć problem psychiczny lub że my możemy mieć problem psychiczny. Czy ty też widzisz jednak te tendencje pozytywne, że ta świadomość się zwiększa i te problemy są normalizowane? Jak najbardziej. No, też nie chciałabym przesadzić, bo żyjemy w jakimś swoim kręgu. No, ja mogę bardziej to zbadać, przyjrzeć się tym danym, no, ale rzeczywiście na przykład w Warszawie, gdzie się spotykamy, no, jest szczególnie w pewnych środowiskach, nie wiem, artystycznych, naukowych, każdy ma swojego psychoterapeutę. Tak? Jakby idzie to w taką stronę wręcz, że ten język psychoterapeutyczny tak wnika do naszego potocznego języka, że myślimy w tych kategoriach. Jak mówię, tam jest dużo też pułapek. Może się okazać, że jakby przestaniemy inaczej jakby funkcjonować, ale to, co na pewno widzę jako pozytywne, to, że bardzo dużo jest przez to takiej przestrzeni, żeby zadbać o siebie, o swoje emocje. Też tutaj widzę jakieś takie możliwości, że można przesadzić, tak, że zaczniemy właściwie zamiast przyglądać się, nie wiem, światu wokół, co się dzieje wokół, to mówić tylko o swoich emocjach i być bardzo skoncentrowani na sobie. Często rzeczywiście taka praca terapeutyczna, w sensie jako klient, pacjent, wymaga takiego na jakiś czas spojrzenia w głąb bardzo, ale tam też jest dużo czegoś takiego jak moje ja, cały czas tylko o mnie i gdzieś tam
Może to też pójść w stronę właśnie jakiejś, no, że tego będzie za dużo, tak? Jakby też do takiego zharmonizowanego funkcjonowania. Ale no, trend jest bardzo teraz terapeutyczny i takiego terapeutyzowania też siebie, i to no, ma też przeciwdziałać, jakby przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym, tak? Bo dużo nie, też po prostu pieniędzy jest wkładanych w to, żebyśmy nie tyle tylko leczyli zaburzenia psychiczne, ale też żebyśmy przeciwdziałali wystąpieniu ich. No i możemy na różne sposoby właśnie zadbać o siebie. I jednym z takich pomysłów jest to, żeby nie będąc w jednoznacznie patologicznym stanie wybrać się, ale mając kwestie, którym chcemy się przyjrzeć, sobie się przyjrzeć w różnych sytuacjach, żeby wybrać się właśnie na przykład do psychoterapeuty. Ale wydaje ci się, że na przykład stwierdzenie, że pójście do psychoterapeuty może być uznane za nieumiejętność zadbania o siebie i przepracowanie własnych problemów? Czy jakby widzisz tutaj też jakieś nadużycie? Mhm. Tak jak ja powiedziałam właśnie, że kiedyś się podśmiewaliśmy z tego, że tak. Amerykanie chodzą na terapię, że to doszło do takiego momentu, że może dojść może do takiego momentu, gdzie zamiast usiąść, zastanowić się, co czuję, co z tym zrobię, od razu dzwonię do terapeuty. Mhm. I że ta osoba staje się takim naszym drugim sumieniem, takim doradcą, którym nie powinna z zasady być. Tak, terapeuta nie jest kimś, kto mówi ci, jak masz żyć. To no, bardzo ciekawe, bo ja najpierw pomyślałam, jakby tu się nie zgodziłam, bo pomyślałam o tym, że właściwie pójście do psychoterapeuty jest uważane dzisiaj w pewnych środowiskach za taką właśnie formę zadbania o siebie, a takiego skoncentrowania się na sobie. No ale masz rację, że to też jakby różne są wyobrażenia na temat takich sesji terapeutycznych i niektórzy myślą, że to właśnie ktoś inny będzie rozwiązywał za nas problemy. Jeżeli ktoś ma jednak doświadczenie pracy takiej terapeutycznej, czy był po prostu w terapii, która jest no, dobrze przeprowadzoną terapią, to wie, że no, tam jest praca nad sobą własna i nikt nie powie mi, jak mam żyć. Raczej oczywiście są coachowie, jest taki też trend, któremu ja bardzo nie ufam i przyglądam się temu z boku tak z niepewnością. To znaczy osób, które w taki dyrektywny sposób mówią nam rzeczywiście, jak mamy żyć. No ale to jest też, bym tego zupełnie nie likwidowała z rzeczywistości, bo są osoby, które mają taką potrzebę, tak? Jakby nie o to chodzi, żeby odpowiadać na wszystkie potrzeby, bo jak wiemy, mamy różne i niektóre są autodestrukcyjne albo po prostu powodują cierpienie u innych, ale jednak jest część osób, która no nie chce już, jakby tyle jest roboty wszędzie wokół, no to już pójdę do kogoś, kto mi trochę powie, co tutaj robić. Niektórzy idą do wróżki, tak, inni idą jakby do, no, w różne miejsca, tak? A inni szukają do przyjaciela. Tak, tak. Ale tutaj właśnie to co mówisz, to wydaje mi się trafne też, że dla niektórych to może być takie stygmatyzujące pójście do terapeuty, bo być może to oznacza, że nie mam przyjaciela, że ja nie mam kogoś takiego, tak też w tą stronę, jak teraz to nazwałaś, pomyślałam, że to może być taką stygmatyzacją, że ja nie mam... Nie mam do kogo się zwrócić, no, nie mam do kogo się zwrócić. Tak, ale to też jest tak często, wybacz, że cię wejdę w słowo, ale ja też... Jako, że interesuję się tym tematem, to bardzo obserwuję to właśnie, w jaki sposób ludzie się opowiadają o kwestii terapii czy o zdrowiu psychicznym w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie znają mojego zdania, który jest najciekawiej, bo w żaden sposób nie starają się dostosować swoich, swoich zdań do tego, co ja potencjalnie mogę odczuwać. I właśnie czasami słyszę takie hasła, raczej w starszych pokoleniach, choć myślę, że wielu młodych ludzi ma podobne poglądy, że ojejku, chcesz z kimś pogadać, zadzwoń do koleżanki, albo nie masz z kimś porozmawiać, po prostu musisz się wygadać, jakby po co ci to. Z jednej strony to, a właśnie z drugiej strony też, tak jak wspomniałaś, że to jest oznaka słabości, właśnie nie radzisz sobie ze swoimi problemami, jakby musisz to zwrócić na kogoś innego. I fascynujące dla mnie jest to, że jakby z jednej strony mamy właśnie tutaj nadużycie i po drugiej stronie całego spektrum możemy tak samo sobie i komuś innemu zaszkodzić, jeżeli nadużyjemy kwestii zdrowia psychicznego w tę stronę. Mm-hmm. Jest to tak też niezbadany teren, mam wrażenie. Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, generalizując i dać nawet radę, bo chyba no nie, tylko nie.
Każdy nazwie indywidualnie, co może mu służyć. Ale myślę, że sam fakt, że poruszamy taki temat, już daje możliwość, żeby każdy poszukał sobie tej odpowiedzi i zobaczył, jak w moim przypadku, co bardziej jest jakby tutaj rzeczywistym, nie wiem, pragnieniem, co potrzebą. Jakoś myślę, że im więcej rozmawiamy i nawet nie dając właśnie konkretnych odpowiedzi, tak najlepiej, to pozwalamy innym zadawać sobie też pytania o kondycję własną i własne zdrowie psychiczne. A powiedz mi, gdzie kończy się, a gdzie zaczyna, choć może to jest w ogóle złe sformułowanie tego, zaburzenie psychiczne, choroba psychiczna. To są dwie różne rzeczy, czy jedno jest konsekwencją drugiego? Mm-hmm. Jak to się klasyfikuje? Dzisiaj już się właściwie nie używa, oprócz pewnego takiego żargonu psychoterapeutycznego, określeń choroba psychiczna. Mm-hmm. Rzeczywiście ostało się to w takim po prostu właśnie żargonie terapeutycznym, że mówimy, aha, choroba psychiczna używamy wobec schizofrenii, a zaburzenie psychiczne wobec innych zaburzeń. Ale ogólnie to, co mamy, to mamy klasyfikację zaburzeń psychicznych, więc wszystko to jest, to też są zmiany takie historycznie uwarunkowane, dlaczego zaczęliśmy używać takiego określenia. Trochę na zasadzie też odmienności, że to nie jest to samo, co choroby somatyczne, że mamy do czynienia z czymś innym, z ciałem. Tak. A tutaj mamy do czynienia z brakiem harmonii też psychicznej, ale jest to jak najbardziej, to nie oznacza, że to jest coś mniej, że zaburzenie to jest coś mniej, to jest po prostu to wszystko, co dotyczy naszej psychiki. Natomiast rzeczywiście, szczególnie wśród psychoterapeutów starszego pokolenia i psychiatrów, ostało się takie rozróżnienie, że schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, takie mocne, ostre, to jest choroba, a wszystko pozostałe to, czyli mówię o zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych i tak dalej, to są właśnie jakby pozostałe kwestie. Dlatego to nie wygląda tak ilościowo, tak jak zaznaczałeś, że właśnie zaburzenia gdzieś tam idą, ale myślę, że wciąż nawet specjaliści mają z tym problem, więc tutaj kompletnie bym się nie dziwiła, że ludzie właśnie tak potocznie myślą, no to chyba to już jest choroba, a to zaburzenie, bo po prostu to jest dość też nowa sprawa w psychologii. Ale czy zaburzenia psychiczne są już postrzegane jako jednostki chorobowe? Tak, jak najbardziej. Tak, to jest całe, mamy takie klasyfikacje po prostu chorób. W Polsce to jest takie ICD-10, w Stanach stosowane, czyli wszystkie, mamy tam spis wszystkich chorób, tak? I pod tak zwaną literą, po prostu pod literą F pojawiają się wszystkie zaburzenia psychiczne. Czyli tak jak tam mamy różne, nie wiem, nowotworowe tutaj choroby i tak dalej, to mamy oprócz tego F, stąd takie powiedzenie mam Ewkę, to nie znaczy, że Ewkę imienie Ewa, że mam jakąś dziewczynę Ewę. Tak, no może tak mieć, ale że mam Ewkę przez pewien czas, jak też w internecie dopiero wchodziły takie różne portale poświęcone zdrowiu psychicznemu, jakieś fora dla osób cierpiących psychicznie, to właśnie pod tą literą można było znaleźć, czyli wszystkie po prostu to jest ponumerowane F49.1, że mamy do czynienia z takim zaburzeniem i tak dalej. No oprócz tego w Stanach jest stosowany taki podręcznik zaburzeń psychicznych DS. I tam mamy tak samo wszystko klasyfikowane. To jest podobnie do tego, co w Polsce stosujemy, ale jak najbardziej po prostu mamy tam wszystkie wypisane możliwe zaburzenia psychiczne, których jest coraz więcej. To też ciekawe, że się coraz bardziej to zwiększa, no też wiedza się zwiększa, ale wtedy możemy odnieść wrażenie, że tak jak te podręczniki zaburzeń psychicznych w Stanach, najpierw pierwsza wersja tego DSM-1-2 były takie cieniutkie, to teraz to już jest ta DSM-5, piąta wersja, to jest po prostu taki olbrzymi podręcznik, jest mnóstwo tego. Czyli możemy odnosić wrażenie, że słuszne zresztą, że jakby więcej osób rozpoznajemy, że cierpi na zaburzenia psychiczne, ale też więcej tych zaburzeń jest, jakby coraz więcej wsłuchamy w to pod tym kątem, że to jest coś, co wymaga leczenia. No właśnie, bo tutaj nawiązałaś trochę do pytania, które chciałam Ci teraz zadać. Na ile jest tego więcej, bo ludzie bardziej chorują na te schorzenia, chorują na schorzenia, mają te schorzenia, a na ile po prostu zaczęło się to
intensywniej badać, czy oba? No pewnie trudno, wiesz, no trudno, tak jak zauważyłaś ten paradoks, trudno to jakoś odpowiedzieć na to, bo nie wiemy, tak? Jest wielu badaczy wskazujących na to, że właściwie ten trend jednak psychopatologizacji, czyli mówienia o tych różnych naszych doświadczeniach w kategoriach psychopatologicznych, psychiatrycznych, mówienie, że to jest zaburzenie, się zwiększa na tyle, że być może niedługo nie będzie zachowań, które będziemy mogli uznać za zdrowe, że jest to związane z też rynkiem psychofarmakologicznym, że to jest jakiś biznes, że jak jest, powstaje lek, który odpowiada na różnego rodzaju nasze cechy, na przykład typu nieśmiałość, no to możemy wziąć swego czasu, bo nie, że gdy wszedł w latach 80. Prozac, czyli fluoksetyna, no to bierzmy wszyscy Prozac i będziemy bardziej przebojowi. To tak pasowało też do tej kultury amerykańskiej. Więc pojawił się taki problem tak zwanej psychofarmakologii kosmetycznej, trochę tak jak jest chirurgia kosmetyczna, plastyczna, kosmetyczna. Poprawiamy sobie, tak, dokładnie. Czyli, że nie mamy do czynienia jednoznacznie tutaj z depresją kliniczną. To nie jest osoba, która chce popełnić samobójstwo zaraz, ale na przykład jest dość nieśmiała, jest wycofana, no a społeczeństwo teraz domaga się od nas takiej aktywności, żeby być obecnym, żeby dużo robić, bardzo dużo robić. Myślę, że wobec młodszych osób jest to coraz jeszcze większy nacisk, więc skoro istnieje analogicznie możliwość, żeby poprawić sobie usta czy nos, no to ja mogę sobie poprawić nastrój, poprawić sobie poziom energetyczny, charyzmę, tak. I w ten sposób pojawił się taki dylemat właśnie jakby w którą stronę zmierzamy. Czy to jest... Czy możemy tak ingerować w ludzką psychikę? Czy możemy sobie tak poprawiać wszystko? Tak? No to jest kwestia jakby dylematów też, które każdy z nas może stoi przed tym, czy chce w ten sposób. Tu się pojawia takie podejrzenie, że to będzie jakoś sztuczne, że jak coś jest coś jest z zewnątrz, to jest jakoś sztuczne. Czy chce tak ingerować sztucznie w nas? Czy chcemy stworzyć bardzo podobnych ludzi do siebie? Czyli nie będzie już tych, tak jak, nie wiem, byłyśmy może w podstawówce i były osoby nieśmiałe i bardziej przebojowe, to wszyscy będą po prostu bardzo hej do przodu. No, więc to jest taki... To jest niesamowicie ciekawe, oczywiście też zatrważające, ale powiem Ci, że skłania mnie to mocno do refleksji, bo też widzę taki problem, który mógłby się pojawić, że nawet jeżeli ja uznam, że nie pasuje mi to, że świat byłby tak regulowany, nasze nastroje byłyby regulowane, nasza osobowość byłaby tak regulowana w tak łatwy sposób, można powiedzieć, to z drugiej strony, decydując się nie uczestniczyć w tym, podczas gdy wszyscy inni tego używają, też jest to strasznie trudną potencjalnie decyzją. I też sama nie wiem, co bym zrobiła w takim świecie, prawda? Jasne. Kiedy wszyscy są tacy, jakimi ich chcemy oglądać, a ja pozostaję sobą w zgodzie ze swoim sumieniem, jakąś swoją etyką, ale przez to odstaję od społeczeństwa, to znowu też tworzy jakieś takie podziały i brzmi to niebezpiecznie, ale też kolejna kwestia to, że im bardziej zaczęliśmy akceptować zaburzenia psychiczne, no to właśnie od razu pewne przedsiębiorstwa zobaczyły, że tutaj też można zarobić, na tym zyskać, bo teraz nie chodzi tylko o to, że nas boli kolano, ale nas boli istnienie i też możemy, jako że to jest modne, można użyć takich słów, jakby to jest tak. Fakt, jakby zdrowie psychicznie stało się poniekąd trendem, który jest dobry, uważam, ale właśnie prowadzi do takich sytuacji, gdzie jest tak komercjalizowany, że to my musimy znowu zrobić krok do tyłu i przyjrzeć się temu i zastanowić się, czy chcemy być tego częścią. Ale kiedy wszyscy są tego częścią, to czy chcemy być odludkami? Są też takie badania w Stanach przeprowadzane, ale myślę, że bardzo szybko możemy zrobić analogię do Polski, że są pewne produkty, których była jakby nadwyżka, za dużo się wyprodukowało, a później no jak jest... jakiś podaż, no to musimy stworzyć popyt, musimy stworzyć potrzebę. I tak było w Stanach z SUV-ami, mówię o samochodach terenowych, które
jakby oryginalnie miały być stworzone po to, żeby przewozić po jakimś górskim terenie tony jakichś, nie wiem, drewna, sobie tak możemy wyobrazić, a raptem ludzie zaczęli przemieszczać się o godzinie, nie wiem, 15 do supermarketu z suwami i tak. No i po prostu tak, że akurat bardzo podobają mi się, mówię to trochę tak wbrew sobie, ale to może też jest stworzona potrzeba, że bardzo mi się podobają duże samochody terenowe, no, ale jakby nie jest tak, że my ich potrzebujemy, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B i kupić coś tam drobnego na przykład. Że trzeba było stworzyć taką potrzebę, jakby za dużo ich wyprodukowano i badania właśnie bardziej z perspektywy takiej ekonomiczno-socjologicznej wskazują, że dlatego zaczęliśmy pokazywać ludziom, że potrzebują tych SUV, one są bardzo ładne, jakby używajcie je trochę, jakby trochę widzisz, że tak jakby niepotrzebnie. Podobnie było z komórkami, na początku telefonami komórkowymi, no i wskazuje się, że oprócz SUV-ów, telefonów komórkowych, które miały też pełnić jakąś taką funkcję bardziej alarmującą, no teraz już jesteśmy w całkiem innym punkcie, ale ja mówię też o takim przełomie lat 90. 2000, jakby co się działo, no i właśnie tak było też z psychotropami, że jakby bardzo duży był ten rynek i teraz trzeba było wytworzyć potrzebę, że też potrzebujesz Prozaku, tak? Że za mało było jakby osób, które rzeczywiście tego potrzebowały, więc wtedy jak pomyślimy o tym, że to nie jest, że to jest bardzo skomplikowany, wiadomo, bardzo skomplikowany proces, to jest to, a to o czym mówisz, wydaje mi się, no tu bardzo działa ta analogia z chirurgią plastyczną, kosmetyczną, że rzeczywiście myślimy o tym, okej, no ja już też jestem w takim wieku, że dużo moich rówieśników poddaje się jakimś drobnym zabiegom kosmetycznym, no i gdzieś tam się pojawia taka myśl, wszyscy będą przez to przechodzili, więc osoba, która tego nie zrobi, będzie odstawała, co więcej. Będziesz najstarsza wśród swoich rówieśników. Dokładnie. Plus to, że jest to też uwikłane w kwestie znowu ekonomiczne, że jakby to będzie rodzaj zadbania o siebie, tak? Czyli dbasz o siebie, bierzesz drogie, tak, statusu materialnego, bierzesz drogie psychotropy, bierzesz drogie, nie wiem, co tam będzie, silikonowe, czy już na pewno nie silikonowe, jakieś usta i tak dalej, że to jest jakaś forma też zgody na różnorodność, ale wymagająca, wiesz, no odwagi, no może kiedyś ktoś to posłucha i pomyśli, jak naiwnie myśleliśmy, że możemy tego uniknąć, może tego się nie da uniknąć, tak, żeby jakoś dalej funkcjonować, więc wydaje mi się, że to niesamowita też jakby dyskusja na to, co o przyszłości, tak, która bardzo szybko może stać się teraźniejszością. Tak, znowu czytasz mi w myślach, bo właśnie na koniec chciałam zadać Ci to pytanie, jak Ty widzisz rolę rozmowy może o zdrowiu psychicznym w Polsce i czy Twoim zdaniem Polacy są gotowi na to, żeby podejść równie poważnie do problemów psychicznych, jak podchodzimy na przykład do choroby narządów? Mm-hmm. O rany, no to bardzo trudne pytanie. No, takie, skoro na koniec, to postaram się szybko jakoś odpowiedzieć. Wydaje mi się, masz czas u mnie, nieograniczony. Wydaje mi się, że właściwie ta rozmowa już trwa, rozmowa o zdrowiu psychicznym od dobrych kilku lat. Ona jest wciąż trochę czymś takim niechcianym, że o ile nie mamy tego problemu, to raczej nie słuchajmy. Ja też się spotkałam z tym, zajmując się od lat kwestiami związanymi właśnie z psychiatrią, że po co to mi jest takie nieładne, takie nieestetyczne zajmowanie się czymś takim, takim trochę niepasującym do takiego obrazka jakiegoś szczęśliwego życia. I wydaje mi się, że to też dużo mówi o tym, że nie mamy takiej przestrzeni na to, żeby zobaczyć, że to też jest wielobarwne, że kwestia zdrowia psychicznego to jest coś, co tak jak życie ludzkie, jest też przestrzeń na to, tak, na kwestie związane z tym, że nikt nie jest wolny od różnego rodzaju problemów psychicznych. Ale powaga, którą nadajemy temu tematowi, myślę, że dopiero pojawi się wtedy, gdy zobaczymy niestety zatrważające liczby osób, szczególnie bardzo młodych osób popełniających samobójstwo, że wtedy to, mam nadzieję, że unikniemy tego. Możliwe, że naiwnie mówię, bo już tego nie uniknęliśmy, bo to jest naprawdę
poważny problem, ale gdzieś może to jakieś będzie... dane tutaj? No właśnie niestety nie chciałabym, wiesz, wolałabym się do tego przygotować, tak, jasne, jako, ale, ale z pewnością jakby wciąż, nawet dla mnie osoby, która jakoś to śledzi od lat, jest to ciągle takie o nie, no po prostu trochę niewyobrażalne w kontekście tego też, jak martwimy się, przejmujemy problemami, które... No właśnie, które samobójstwem nie są, ale to też jest to, że a jak odsuwamy, jak wypieramy tą kwestię, bo na przykład właśnie samobójstw u młodych ludzi, bo to jest po prostu strasznie, ja też się nie dziwię, jakby to jest też strasznie trudne, że właśnie myśleć o tym, zajmować się tym na co dzień, ale w formie jakiegoś sygnału i takiej powagi i na przykład innego rodzaju rozmowy o zdrowiu psychicznym, czyli takiej bardziej nastawionej na to, co pozytywne też, ale nie wypierającej to, co negatywne, tylko pokazujące, jak dużo, jaki duży jest potencjał właśnie w takich rozmowach, też w koncentracji na tym, co pozytywne, może być taką metodą i właśnie to, dlatego bardzo jestem Ci wdzięczna i cieszę się, że w różnych mediach właśnie dzięki też Tobie to może się pojawić, temat zdrowia psychicznego, bo to jest właśnie, myślę, metoda na to, żeby też w innych, nie w takich barwach, bardzo szaroburych i takich pokazujących jakieś okropne lochy takich szpitali psychiatrycznych, że można o tym mówić, że to jest właśnie też temat, i kwestie, które dotyczą każdego z nas i czasem no nie trzeba do tego właśnie odrapanych ścian i czarno-białej przestrzeni, żeby mówić o tym. Myślę, że to jest może tak właśnie na koniec, że to jest to światełko w tunelu, że w takich miejscach też możemy o tym mówić. No ja głęboko wierzę, że zawsze zbawi nas edukacja i zgłębianie tematu i wszystko wtedy... Dobra, tutaj też jest oczywiście, może być ślepy zaułek, bo czasami tak jest, że im więcej czytamy na jakiś temat, tak zazwyczaj mam na przykład właśnie w kontekście zdrowia czy odżywiania, im więcej chcemy się dowiedzieć, tym więcej pojawia się pytań i sprzecznych informacji, ale to już jest, wiesz, osobny temat, tak, jeśli chodzi o przesiewanie gdzieś tam faktów, od mitów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to, co tak często ludzi oddala od osób z zaburzeniami psychicznymi lub sprawia, że wypierają ten temat, właśnie wynika z tej niewiedzy, bo my często, nie chcę tutaj wchodzić w temat samobójstw, bo nie mam dużej wiedzy i też nie doświadczyłam takiej tragedii. Natomiast wydaje mi się, że bardzo możliwe, że wiele osób przez to, że nie rozumie tego, z czego może wynikać taki czyn, uważa to za coś, co potencjalnie mogło być ich winą, a nie podchodzi do tej osoby tak jak do osoby chorej, która leży w szpitalu i na przykład umiera z uwagi na jakieś inne schorzenie. Także cieszę się, że dzisiaj porozmawiałyśmy. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. Widzę, że tego jest jeszcze więcej. Także dziękuję Tobie, Mira, za tą wspaniałą rozmowę i za ten ogrom wiedzy, co i tak jest tylko takim po prostu liznięciem tematu, ale już myślę, że mogę powiedzieć, że rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że potencjalnie spotkamy się, żeby poruszyć temat pozornie zupełnie inny, ale też połączone ze zdrowiem psychicznym w kontekście zdrowia psychicznego u zwierząt i psychiatrii zwierząt. Także super, mam nadzieję, że po raz kolejny będziesz chciała być... O, że obiecałaś na antenie. O, to już się musi wydarzyć, także dziękuję Tobie z całego serca i życzę wszystkiego dobrego i wszystkim polecam czytać Twoje artykuły oraz te książki, które podlinkuję w opisie tego odcinka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I mam do Was ogromną prośbę, bo jeśli słuchacie podcastu regularnie, jeżeli go lubicie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie go dalej udostępniać, oznaczać mnie, szczególnie na Instagramie, moje konto Karolina Sobańska Podcast, które jest dedykowane podcastowi. Tam zawsze wrzucam informacje o nowym odcinku, tam dyskutuję z Wami. I jeżeli macie chwilę, to również docenię to, jeżeli zostawicie podcastowi recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty, jeżeli słuchacie na swoich iPhone'ach podcastu, tam można dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów opinii. Jest to maksymalnie pomocne. Na Spotify możecie dodać podcast do
obserwowanych, natomiast na YouTubie oczywiście zostawić subskrypcję, komentarz i lajka. Jeszcze przy okazji oczywiście też Was odsyłam na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. Tam też wrzucam wiele treści związanych z tematami właśnie podcastowymi. Za tydzień bardzo fajny odcinek, dlatego że będzie to odcinek 111, a jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja lubię takie zabawy liczbami. W każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Nie mogę się doczekać, aż Mira powróci do podcastu w kontekście zaburzeń psychicznych, może nie tyle zaburzeń psychicznych, co problemów psychicznych zwierząt. Bardzo mnie to ciekawi. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!